Witamy Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z tańca standardowego, a będzie to tango. Witam Was serdecznie. Bartek. Oraz Kasia. Tango jest to taniec, w którym jest pełno namiętności, emocji, które wiszą w powietrzu między tańczącymi ludźmi. Dlatego teraz pokażemy Państwu kroki, aby później mogli Państwo tworzyć wspólnie te emocje. Zapraszamy. Tango jest to taniec, w którym znacząco widać różnicę między krokami szybkimi, a krokami wolnymi. To go charakteryzuje. Naszą naukę zaczniemy od ruchu podstawowego. Następnie przejdziemy do promenady. Chciałbym tylko przypomnieć, że tango jest tańcem standardowym i tańczymy go zarówno jak walca angielskiego i berlińskiego po kole. Zaczniemy sobie od ruchu podstawowego. Zaczynamy lewą nogą do przodu. Wolny. Prawą do przodu. Wolny. Szybki, szybki. Powtórzę jeszcze raz. Wolny, wolny, szybki, szybki. Pokażę teraz Państwu krok podstawowy, który ma wykonać kobieta w tango. Zaczynam prawą nogą na tył. Wolny, wolny, szybki, szybki. Jeszcze raz. Wolny, wolny, szybki, szybki. Chcielibyśmy teraz Państwu zaprezentować krok podstawowy w parze. Ale zanim to nastąpi, musimy Państwu pokazać ramę w tangu, ponieważ różni się ona od ramy w walcu angielskim, czy też w walcu wiedeńskim. Staniemy naprzeciwko siebie z moją partnerką. Zaproszenie do tego walcu angielskim. To nie ulega zmianie. Różnica polega na tym, że w walcu angielskim i wiedeńskim sięgaliśmy wyżej. Prawo było nieuparte. Natomiast w tangu schodzi ona dużo niżej i skracamy dystans w ręce lewej partnera i prawej partnera. Teraz cofniemy się troszeczkę do tyłu i zaprezentujemy Państwu podstawowy już naszej ramy do tangu. A więc zaczynamy. Wolny, wolny, szybki, szybki. Powtórzymy to jeszcze raz. Zaczęliśmy nasze tango w pozycji rozpoczynającej promenadę. Teraz zademonstruję Panom kroki, które będą tańczyć. Będzie to krok promenady. Zaczynamy nogą lewą po skosie, następnie idziemy nogą prawą. Stawiamy nogę lewą i dołączamy nogę prawą. Zaczynam. Hop. 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 Teraz pokażę Państwu kroki rozliczenie. Wolny, wolny, szybki, szybki. Pokażę teraz Państwu kroki tancerki. Krok promenada. Tango tańczymy na ugiętych kolanach. Tańczymy naprzemiennie. Zaczynamy nogą prawą. Wolny, wolny, szybki, szybki. I jeszcze raz. Wolny, wolny, szybki, szybki. Jesteśmy obecnie w pozycji promenady. Teraz ją dla Państwa zaprezentujemy. Wolny, wolny, szybki. A teraz połączymy sobie nasze nauczone kroki. Krok podstawowy i promenada. Wolny, wolny, szybki, szybki. Wolny, wolny, szybki. Teraz pokażemy Państwu, jak powinno się tańczyć nauczone kroki do muzyki. Zapraszam. Thank you.
za uwagę i zapraszamy do następnego odcinka. Do zobaczenia.